Cześć, fajnie, że jesteś. W tym filmie opowiem Ci o powrocie wagi po udanej diecie. Czyli dzisiaj więcej o efekcie jojo i o tym, co się dzieje z Twoim ciałem, gdy tego doświadczasz. A jeśli kiedykolwiek stałaś się ofiarą efektu jojo, to możesz do dzisiaj nie wiedzieć, dlaczego nastąpił tak szybki powrót wagi. Zgadza się, prawda? No, ale mam dobrą wiadomość. Bo pod koniec tego wideo dokładnie zrozumiesz, jak do tego doszło i jakie zmiany w sposobie odchudzania należy wprowadzić, aby na zawsze utrzymać utraconą wagę. Dlatego zostań ze mną do końca tego wideo, a w zamian, w ramach takiego bonusu podzielę się z Tobą tym, w jaki sposób możesz zdobyć mój bezpłatny przewodnik, który zawiera 11 wskazówek dotyczących skutecznego utrzymania wagi po diecie. Gotowa? No to zaczynamy. Efekt jojo jest zjawiskiem przyrostu masy ciała po zakończonym cyklu odchudzania. No i zwykle w ramach tego wydarzenia masa ciała wzrasta mniej więcej do poziomu, gdy rozpoczęłaś dietę, a czasem skacze nawet wyżej i przysparza jeszcze większą nadwagę niż przed kurację odchudzającą. A efekt jojo nazywany jest również cyklicznymi wahaniami masy ciała, kiedy na przemian tracimy i przybieramy na wadze. Efekt jojo może nastąpić szybko lub powoli. Może wystąpić bezpośrednio po odchudzaniu lub w późniejszym czasie. Głównie zależy od tego, jaki styl życia rozpoczęliśmy po zakończeniu odchudzania, a tak naprawdę nie w jakim tempie straciłaś na wadze. Zatem kluczowym błędem, który popełnia wiele osób odchudzających się, jest podejście do utraty wagi jak do czegoś tymczasowego. Do czegoś takiego, co pozwala po wszystkim wrócić do starych nawyków. Jak też do starych sposobów odżywiania i starego poziomu aktywności fizycznej. No i wygląda to tak, że kiedy zaczynasz dietę i świadomie lub nie dostarczasz swojemu organizmowi mniej kalorii niż potrzebuje, to Twoje ciało w tym czasie koncentruje się na zwiększaniu wydajności, tak aby mogło maksymalnie wykorzystać tę mniejszą ilość energii, którą otrzymuje. A to oznacza, że właśnie w tym czasie doświadczasz takiej poważnej regulacji liczby kalorii, którą wydatkujesz każdego dnia. I jest to godne uwagi, ponieważ gdy Twój metabolizm podczas diety działa na poziomie około, nie wiem, 80% na przykład takich możliwości, to nie jesteś przygotowana do radzenia sobie z nieplanowaną nadwyżką kalorii. No i kiedy tak się dzieje, ogromna większość przytłaczającej liczby spożywanych kalorii jest przechowywana w postaci tkanki tłuszczowej, ponieważ organizm nie jest tak naprawdę przygotowany w tym czasie do, można powiedzieć, obsługi nadmiernej podaży energii. No i w tym właśnie miejscu należy myśleć o odchudzaniu jako głodówce, przez co sygnalizujesz swojemu ciału, że jest brak jedzenia, przez co energia, którą mu dostarczasz, jest po prostu w skąpych ilościach. A nasz organizm ma pierwotne zmysły i kiedy energia jest skąpa, myśli na przykład o rychłej śmierci, o przetrwaniu, o wychowywaniu dzieci itd. Dlatego należy pamiętać, że dieta jest dużym obciążeniem dla organizmu, bo dosłownie wypychasz swoje ciało poza strefę komfortu. Dlatego oprócz oszczędzania większej ilości energii poprzez zwiększanie wydajności, organizm próbuje usunąć stres związany z dietą, dokonując dwóch głównych zmian w hormonach kontrolujących apetyt. W krótkim czasie następuje dramatyczny wzrost greliny, czyli hormonu pobudzającego apetyt, i radykalne zmniejszenie leptyny, to jest hormonu tłumiącego apetyt. Wynik? No jest taki, że czujesz głód przez całą dobę i zmniejszone kalorie, które cię tak naprawdę syciły dotychczas, nie dają już satysfakcji. Twoje ciało dosłownie wdraża miecz obosieczny, aby w jakiś sposób zmienić Twoją decyzję o celowym spożywaniu mniejszej ilości kalorii.
No i jak sama widzisz, główna zmiana dotycząca hormonów kontrolujących apetyt, o której właśnie wspomniałem, sprawia, że czujesz głód cały czas. I można śmiało powiedzieć, że na tym etapie jesteś dosłownie w pewnym sensie przygotowana do odzyskania wagi. Dlatego w tym momencie, w którym poddasz się silnym sygnałom pobudzającym apetyt i zakończysz nagle dietę, możesz właśnie mieć problem. A na domiar złego, jeśli wrócisz do starych nawyków zawierających o wiele za dużo kalorii, niż potrzebujesz w tym właśnie momencie, to poskutkuje to tym, że ogromna liczba niewykorzystanych kalorii zostanie przechowana w postaci tkanki tłuszczowej w Twoim organizmie. A to spowoduje właśnie wzrost wagi w krótkim okresie czasu. Dlatego jeśli jadłaś przez dłuższy czas bardzo mało i nagle zaczniesz jeść tyle, ile wcześniej, to tempo odzyskania wagi będzie bardzo szybkie. Rozumiesz? No i pewnie teraz pytasz mnie w myślach, co za tym należy zrobić. No i już Ci mówię. Rozwiązaniem pozwalającym przezwyciężyć efekt jojo jest zastosowanie tego, co nazywam dietą po diecie. No i aby poznać ten sposób i upewnić się, że jesteś mentalnie przygotowana do płynnego przejścia na dietę po diecie, która pozwoli Ci utrzymać tak naprawdę masę ciała po redukcji, to polecam zapoznać się z 11 wskazówkami, które pomogą Ci z powodzeniem przejść na ten etap. Kliknij link umieszczony bezpośrednio pod tym filmem, aby poznać te 11 wskazówek. No i jak sama widzisz, najważniejsze w tym wszystkim jest to, że kluczowym błędem, który popełnia wiele osób odchudzających się, jest podejście do utraty wagi jak do takiego czegoś tymczasowego. Do czegoś, co pozwala powrócić do starych nawyków, tych sprzed diety. Do starych sposobów odżywiania i nie wiem, starego poziomu aktywności fizycznej. Jasne? No to kończąc już, dziękuję Ci bardzo, że jesteś ze mną i jeśli uważasz, że ten film jest pomocny, naciśnij proszę przycisk lubię to, abym wiedział, że mogę robić więcej takich trafnych filmów. No i aby mieć na bieżąco dostęp do cennych treści, tych samych, które sam używam, aby pomóc sobie i moim podopiecznym, to upewnij się, że subskrybujesz mój kanał. Daj proszę znać mi w komentarzach pod tym filmem, czy kiedykolwiek doświadczyłaś efektu jojo i jak szybko odzyskałaś utraconą wagę, ok? Jeśli tak, to oczywiście nie zapomnij pobrać mojego bezpłatnego przewodnika, który pozwoli Ci następnym razem utrzymać wagę na dłużej. No to co, nie przedłużając już, jeszcze raz dziękuję Ci za obejrzenie tego wideo i do zobaczenia następnym razem. Trzymaj się. Cześć.